Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Metro. Nie wiem czemu gram tak głośno. A teraz bądź bardzo nastrojony. Czekaj, muszę znowu wejść w opcję. 3 tygodnie bez metra. Tak, robi swoje, głośność ogólna. Dobra, myślę, że już będzie. Jakby za słabo było słychać, to mi napiszcie potem w komentarzu, a w następnym odcinku o to zadbam bardziej. I tak, wiem, że znowu nic nie wrzucam, ale ja już to mówiłem, ja już nieraz mówiłem, nie będę się powtarzał, po prostu wiecie o co chodzi. Co my tu mamy? Jakiegoś trupa, zamarzniętego. O, sobie to zabrania. Oczywiście to już się opłaca wręcz. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj coś nie leży. Bo każda amunicja jest na wagę złota. Bo potem z tego będę miał inną broń, lepszą. Czekaj, to było F. Żeby wzmocnić latarkę. Okej. No co, gotów? Тогда двинули дальше. Хорошо, хорошо. Kolego. Tu coś leży. O, tam coś jest. Ale czekaj, kolego. Muszę go pozbierać. O właśnie. Jak coś mi tu w duszy gra, to od razu wiem co robić. Co to tak zapiszczało? Coś jeszcze leży? Dokładnie. Wszystko brać. Zinfiltrować całe pomieszczenie. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Chwileczkę. Można tam wejść? Nie. Ale jest tu broń. To dosyć cenna. Dobra, mamy tu pistolet ten nasz zupgrade'owany. Nasz wyimaginowany kałasz. Który nie jest kałaszem, czesna. Ale co to jest? Czekaj, zobaczmy. Serio? To była tylko amunicja? A nie, jakiś inny typ broni. Karabin. A, wezmę sobie. Tylko trzeba przeładować. Inny typ karabinku. Tu mamy nasz pistolet z tłumikiem. Nasz... po upgrade'zie. Dobra, gdzie poszedł nasz kolega? Jest Bourbon, rzecz jasna. Bo już prawie zapomniałem, a ja pamiętam. Takie rzeczy się nie zapomina. O, wyłamał drzwi. Prawilny Rosjanin. Czekaj. Karabinek. Proszę o wyjęcie karabinku. Mam w dupie to, co on mówi. Ale idziemy do szybu wentylacyjnego. Czyli jednak go nie mam w dupie. Gdzie kto strzela? To cię warczy. No to był zwierzęcy wrzask. Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Че, их поечу? Musimy być uważni. Ja się tu ukryję. Jak mi coś tu podleci, to wiadomo, że strzelamy. Patrzeć się w górę muszę. A też za nim się muszę podążać. Dobro pożalować domu, Artyom. No, martwe... każde martwe miasto jest w Rosji. Serio, musiałem się tak zrobić? Mnie tak nie prysz, a? Ty ja... już tak musiałem marnie skończyć? Czekaj, apteczkę muszę wziąć.
Bo jestem taką niezdarą, że nic tylko się kurde podłamać trzeba. No, muszę iść drugą stroną w takim razie. Trochę bym przyspieszył na moim miejscu, bo nadal jest niebezpiecznie. O, leci. Mamy kompas. Czyli tak, teraz tu idziemy. A, czyli taki niestety był nasz zamiar wymuszony. To przy okazji sprawdzimy, czy gdzieś coś nie ma skampionego. Tak to bierzemy. Zmieniając temat, bardzo się cieszę, że Chelsea zostało znowu wygryzione przez piłkarzy, włodarzy z Paryża. Kim w oczy, bo i tak nie zasłużyli na ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Zresztą z ich stylem gry. Ja nie wiem kto układał tą obronę Chelsea, ale byłem normalnie przechuj zabawny, jak zobaczyłem prawą obronę. To po prostu, ja nie wiem kto tego młodego chciał sprowadzić na lewą obronę, kiedy powinien być na lewym skrzydle. Ale no to taki szczegół, Jonathanego nie było, co oczywiście dawało przewagę Paryżanom. Ibra bez dwóch zdań, łoty. Ale tak jak mówię, Ibra bez dwóch zdań jest normalnie czempionem, legendą. Odmienia losy każdej gry, prawie że każdej. Dobra, grzecznie przeładujmy, bo już pierwszy enemy nas zaatakował. Ja w ogóle nie włączyłem stopera, za co was przepraszam. Właśnie teraz go będę odpalał. O kurde, ty już ciężko oddychasz. Spokojnie, nie przeraź się, nie przeraź się. Dobra, włączony stoper. Dobra, to było F. Okej. Sprawdzamy biurko. W szufladkach nic. Okej. Wiesz co? Czuję teraz takie lekkie przerażenie. Bo nie wiadomo co się teraz może wydarzyć. Co to jest? To wygląda trochę jak granatnik. Tak szczerze mówiąc. Dobra, mamy tego kałasznikowa. Mówiliście mi, żebym z tego shotguna dużo strzelał. W sumie racja trochę. Dobra, to mamy... Nie, to jest... To jest chyba ten nasz odpowiedni kałasz. Ala kałasz. No to nie jest kałasz tak naprawdę. Czekaj, kucnę. Nie, nic tu nie leży. Nie, ja tak lubię sobie polutować. Żebyście potem nie byli na mnie źli. Co do innych serii, bo tak, nie, jak wiecie lub nie, ciągle mi tego czasu brakuje, żebym mógł... O, wymieniamy maskę gazową. O, chyba dlatego nam się dziwnie oddychało. Dlatego trzeba było ją wymienić. Nie dziwię się zresztą, jak była trochę już zanieczyszczona. Przeszukajmy sobie piętro. Da radę tu wejść? Nie. Nawet nie ma konkretnego wejścia do drzwi, bo nawet nam nie pokazuje taka interakcja, by tego dokonać. No ale... Oszalałeś? Czekaj, bo ja teraz głupawki dostaję. Czekaj, zgaszę ja latarkę. Teraz jest mi nieprzydatna. Nie wiem, mam schizy, takie ruskie schizy. Ale widoczki są ładne, to mogę przyznać, jak na martwe miasto. Teraz przyda się latarka. Bo jednak są ciemne zaułki.
toalety poniszczone, one zresztą w Rosji chyba są najbardziej zabrudzone i zniszczone pod względem powierzchni. Mam tam skoczyć? Okej, wskoczyłem i co dalej? I co dalej, skoro tu wskoczyłem? Mamy porządnego shotguna. Chociaż nie wiem, co tak naprawdę to jest. Broń pneumatyczna. Zależy od ciśnienia. Szczerze? Ja się zastanawiam, czy ta broń będzie miała sens. Tu jeszcze mamy sporo bajerów do pozbierania. A tego noża nie mogę wziąć? Ale zakłamaństwo. Ale teraz tak, broń pneumatyczna czy shotgun? Dobra, jakoś wytrzymamy. Nie mogę pociąć ani tego przesunąć, że na interakcja nie jest na to zgodna. Teraz nie wiem, co robić. Nie wiem, tu mam wyjść? Nie, nie uznaję tego. Mam tam jeszcze niżej? Ty kurde, faktycznie. Zdechłeś? Dobrze, poszło. Chyba coś jeszcze przyjdzie. Dobra, przetestujemy za chwilę broń pneumatyczną. O, którą jeszcze nie przeładowałem. Pięknie wyglądasz. Nie chcę, żeby tak moja przyszła żona z twarzy kojarzyła mi się. Bo to będzie dla mnie koniec świata. Co my tu mamy? To jest shotgun jak nic. A ja na razie nie chcę. Czekam na moment, w którym przetestuję broń pneumatyczną. Dobra, wymieniamy... Nie, nie... Raz... My się teraz wracamy. Gdzie mam iść? Kompas, proszę. Czyli to była moja poboczna... lokacja. To w takim razie, jaka jest moja główna lokacja? No... Skarżę. Dobra, tu wejdziemy. Jak prawilni, skoczymy tam. Genialnie. Ja chcę tam skoczyć. O matko, czekaj. F. Nie, my tak marzniemy po prostu, czy coś jest nie tak? Aha, zaraz musiałem wymienić trochę gazu. No ale to jak mam się wrócić? Kuźwa, ja to zawsze mam jakiś problem. Dobra, teraz tak, idę sobie tutaj. Ale kompas mówi mi, żebym się wrócił, no to cholera, wracam. Bez gadania. Schodach na dół, nie. Schody na dół nic mi nie prowadzą. Donikąd właściwie. Tu nie wchodzę. Chociaż jakby się dało tak po dachu. Czyli na to mam skoczyć? O kurde, cholera, zapominam, że to boli.
przecież to są te szkodliwe zarazy. Jak ja teraz tam wskoczę? Dobra. To jest tak. No. Skakuj. O matko. Najgorsza lokacja teraz, na jakiej się znajduję. A może tak? No spokojnie to. No, tak bardzo na spokojnie, że mnie się obrywa. Czyli też nie tak. Zaraz się dowiemy, co kryją tajemnice. Au, au. To boli. Nawet jak, nawet jeśli bym tego nie czuł, to i tak czuję wewnętrznie w głosu, w głosach Artema, że no boli. A propos imiennika Artema, który grał w Zenicie przeciwko Benfice, no niestety przegrał. No więc Artem może być tylko zażenowany swoją postawą. Tam raczej nie wskoczę, bo się już prędzej zabiję. No tu wchodzę i tu się wydaje być idealną drogą, ale czy ta idealna droga jest tą, którą tak bardzo poszukuję? No tego to chyba raczej nie muszę niszczyć. No tam wskoczyć nie wskoczę, no to kurde, każą mi iść tutaj. Nie, no to nie jest, nie ma innej drogi. Chociaż tak. Niby mam na górę się dostać. No to może jednak na tą górę się mam dostać, cholera. Już się zaczynają problemy. Problemy, żeby zlokalizować podstawowy cel, z którym ja się guzdram. To jestem ja. To jestem ja i moje zagubione spacery po Rosji. Tu mogłem teraz wyjść. Dobra, oddychaj, oddychaj, ziomek. Oj, już mi się to nie podoba. A, no bo tu miałem iść, no oczywiście. Teraz już wszystko jasne. Nie ma to jak się zgubić w naszej Rosji. Dobra. Wyjmuj broń pneumatyczną. Bo jak ktoś tu się zaraz pokroi, to nie ręczę za siebie. Pewnie teraz tu mam iść. O kurde. Fuck. Dobra. Słaba ta broń, szczerze mówiąc. Teraz mi się amunicja kończy. Dobra, chyba mnie trochę ominął. Dobra, słaba ta broń. I zawsze sposób, żeby się wrócić, to bym wziął tego shotguna. Najchętniej. Kurde, tu się trzeba wrócić. Okej. Okay. I chcę tego typa zobaczyć. Dobra, wymienia gazownik. Teraz na parter. I tą broń wyrzucam od razu. Bo jednak mi się nie przyda. A jest tak słaba, że bardziej mi się shotgun już przyda. Dobra, shotgun jest. Okej, mamy naszego shotguna. Pięknie. Teraz jestem gotowy do akcji. No ale przynajmniej przetestowałem tą broń pneumatyczną. I faktycznie. Nie jest aż taka pneumatyczna, jakby mi się wydawało. A może po prostu kwestia tego, że nie umiem jeszcze profesjonalnie z tej broni naparzać. Teraz chyba źle, żem poszedł. Dobra, teraz tak. Dobra. Wszystkie drogi mamy już pokazane w miarę.
Okej. Co my tu mamy? Zamek, którego raczej nie odłamiemy. Kurde, ja miałem wrażenie, że słyszę kilka kroków na raz. Ale to mi się tylko wydawało. Dobra, jeszcze się przejdziemy. Dobra. Leżysz. Dobra. Apteczka nam nie zaszkodzi, a raczej sam zastrzyk. Dobra, szukamy następnych. Ammo, proszę mi dać. O, pięknie. Coś jeszcze? Mam do was zapytanie, czy nie chcielibyście, żebyś nagrał z MTA, ale inny tryb niż tylko Daisy? Bo jeśli tak, to piszcie mi w komentarzach, ja jeszcze wrzucę dzisiaj ten film, i żebyście wzięli pod uwagę to, bo na samym Daisy to raczej nie można się opierać, a inne tryby też można byłoby ograć. A dlaczego by nie? Okej. Idziemy sobie. Znowu schiza. Nie wiem, który numer schizy, ale jest tego mnóstwo. Tu się nie przedostanę. A tak? Oczywiście. Jestem jednak mądry. A czasu mi niewiele zostało na takie mądrości. Dobra, odpalaj ognia, nie. Sobie rób żarty. Coś jeszcze. Puste. Porozwalane krzesła. Okej. Myślałem, że to jest dalsza droga. Odpalę kompasa, bo teraz się przyda. Gdzie dalej? O-o! Aż mi się biało zrobiło na oczach. Wytyfy! Nie po... Dobra, wyjmuj broń, wyjmuj broń. Uciekaj. Ciul! Przoduj. Pięknie. Dobra, shotgun najlepszy jednak. Już bez dwóch zdań. Jestem przekonany, że nie zastąpi mi shotguna nic. Nic za nic. Tu coś jest? Nie, nie wyklikam. Nie wiem, kiedy skończę odcinek, ale prawdopodobnie jak się skończy część chaptera. Dobra, kompas. Teraz muszę się dobrze zorientować, czy dobrze łażę. Dobra, hopla, no wskakujcie, wskakujcie. Łoty. Tak będzie najlepiej. Kurde, jednak mi tu... Wszedł. No niemal jak w CS-ie przeładowuje, ale jednocześnie szybko biorę apteczkę. Dobra, gorąco się zrobiło. Bo kurde, więcej się narąbało tych stworzeń. Nosalisów, tak? Pamiętam nazwę, Nosalisy. Dobra, idziemy dalej. Jak mniemam, trzeba będzie tutaj wskoczyć. Skoczy? Skoczy. Ja bym miał nie wskoczyć. Dobra, idziemy dalszymi krokami. Teraz tak. Spoko. Skupienia trochę. Jesteśmy już na miejscu. Tu mam wskoczyć? No, wskakuj. Artem. Kurde, żeś się wpieprzył. Dobra, tutaj mamy schody. Biegnij. O kurde, chodź tu. No. Wytyfy!
Dobra, 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 na dół, na dół. Nie wiem czemu ja, żebym był głupi i podszedł do tego demona. Nie mogłem jeszcze poczekać. Lata mi tam. Oj, teraz jest niebezpiecznie. A może pistolet? Chociaż nie. Teraz latają te demony jak powalone. Teraz ich tak nie wyeliminuję. A to też nic nie da, jak będę w nich nawalać. Czyli bez sensu totalnie. Dobra, kompas wskazuje w tą stronę. A właśnie, tu coś jeszcze trzeba podnieść. Czyżby te drzwi? Nie, to jednak nie. Nie, na górę, dobrze. Szybko, szybko, szybko na górę. Nie ma tu żartów. Pułapkę trzeba zdjąć. Chyba od tej strony bardziej. Jest, idealnie. Idealnie wyszło. Pogrzało tego demona, nie? Kolejna popka, nie? Chyba popka. O Jezu! I jaką głupotę, żem teraz zrobił. Zamiast tego przeskoczyć. O rany. Co ty strzelasz? Koleś, weź ty się ogarnij. Waruj stamtąd. Czekaj, bo koleś ktoś tu miał. Chcę tylko szybko podnieść się, dobra. Teraz możesz uciekać. Jezu, ale mnie pogrzało mnie. Dobra, zbieramy. Won. Bo ci jeszcze raz strzelę. Czekaj. Czekaj, no jakby to zrobić? Albo po prostu to ominąć. Też łatwe, nie? Po co się męczyć? Okej. Okay. Czyżby koniec chaptera? Powiedzcie, że tak. Jest. Pięknie. A Rusek nic nie powie? No dobra, jeśli Rusek dzisiaj nic nie mówi, czyli Artem, to dziękuję mu za epicką grę, za jeden zgon, czyli nie ma to jak wejść w drewniane zasieki. Jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Sorki, że dawno nie było materiału, ale sami rozumiecie. Trzymajcie się, na razie. I piszcie w komentarzach, czy chcecie w ogóle, żebym coś jeszcze innego nagrał oprócz MTA i Metra, to napiszcie mi, naprawdę. A co do tych serii, które nagrywałem na tamtym kompie, to spokojnie, może tak jeszcze w kwietniu już się załagodzi sytuacja, a jak nie, to trochę poczekacie jeszcze. Trzymajcie się, na razie, yo!